Dzień dobry. A więc tak, nazywam się Katarzyna Płaza-Piekarzewska, jestem położną i mniej więcej od 10 lat prowadzę blog i portal Zapytaj Położną. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w szpitalu na oddziale noworodkowym, wykładając w szkole rodzenia, przygotowując przyszłych rodziców indywidualnie do narodzin dziecka i towarzysząc im po narodzinach dziecka, a także udzielając porad laktacyjnych w domu u maluszków, w domu rodziców z maluszkami. I teraz tak, dzisiaj mamy temat pakowanie torby do szpitala dla dziecka i będę opowiadała na bazie swojej torby do szpitala i uwzględniając to, że pobyt w szpitalu obecnie mamy tak naprawdę dwudniowy, niezależnie czy urodzicie przez cięcie cesarskie, czy siłami natury, to jeżeli wszystko w porządku będzie z wami i z maluszkiem, to jesteście w szpitalu minimum 48 godzin. To jest uwarunkowane tym, że w szpitalu jest pobierana krew u maluszka na badanie przesiewowe w kierunku fenylketonurii mukowiscydozy do czynności tarczycy. I to badanie możemy wykonać dopiero, kiedy maluszek minie 48 godzin od jego urodzenia. I ostatnio chciałam tylko wam tak pokrótce streścić, bo byłam na bardzo fajnej konferencji dla położnych. Była bardzo wzruszająca i tak naprawdę mogłabym zrobić cały poranek o tym, co się dowiedziałam na tej konferencji. Ale nawiązując do dzisiejszego tematu i narodzin dziecka, chciałam wam powiedzieć o jednym zdaniu pana, który mówił o roli ojca w trakcie porodu, tych uwarunkowań kulturowych, że teraz jakby mężczyźni są obecni na sali porodowej, wspierają przyszłą mamę i fajne zdanie powiedział, że życie pary, jak są w ciąży, jest zupełnie inne i diametralnie się zmienia po narodzinach dziecka, czyli dzień przed narodzinami jest zupełnie innym dniem, innego ich życia, a dzień kolejny to jest zupełnie inny dzień życia tej pary już w trójkę, tak? Już mamy nową konfigurację. I to było, powiem wam, tak fajnie powiedziane i bardzo obrazowo. Więc stąd się dzielę z wami, że to tak jest. Dobrze, jeżeli mnie słuchacie, to bym Facebooka też poprosiła, żeby mi dał znać, czy mnie słychać. To tak, zapiszę live, także jeżeli ktoś nie będzie mógł do końca zostać, to będzie mógł go odtworzyć. I proszę pamiętać, że poranki z położną Kasią są z soczkiem. Ja jeszcze soczek zdążyłam zrobić. Także zaraz się posilę, bo musiałam pobiec po rzeczy do auta. Ponieważ jak jeżdżę na różne wykłady, to wszystkie rzeczy ze sobą niosę. I teraz tak, to są rzeczy, które albo ja używałam, albo które dostałam po prostu i które rewelacyjnie dla mnie się sprawdzają i je gorąco po prostu polecam. I jeszcze, bo chcę sobie włączyć wpis, gdzie jest moja torba, jak pakowałam do szpitala, jak czekałam na córę i chciałam wam na tej podstawie pokazać. I pamiętajcie, że 10 minut ostatnie to jest, że odpowiadam na wasze pytania. Także jeżeli coś mu powiem niejasno, czy czegoś nie poruszę, jakiegoś zagadnienia związanego z tym tematem, to proszę powiedzcie. I jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo byłam wczoraj na takim spotkaniu o szczepionkach i powiem wam, wiecie co jest niesamowite, siedziałam z autorką przy jednym stole książki, którą zawsze polecam rodzicom, jak rozmawiam o szczepieniach i w ogóle jej nie skojarzyłam, dopóki ktoś
nie powiedział, że ona napisała książkę, którą polecam. To było, nie wiem, czy wam się zdarzają takie sytuacje. Ale jeżeli macie jakieś wątpliwości a propos szczepionek, to to jest bardzo obiektywna książka. Ona nie powie wam tak naprawdę, nie podejmie za was decyzji, ale właśnie, znaczy opowie wam o szczepionkach, kiedy ze szczepienia trzeba zrezygnować, czy należy szczepić dziecko na wszystkie choroby, jak wybierać szczepionkę, w jaki sposób zmniejszyć ból dziecka. I myślę, że ta książka no, opowiada też o wpadkach firm farmaceutycznych, także ona nie jest kolorowa i różowa o szczepionkach, po prostu rzetelnie o nich opowiada. Także polecam gorąco. I teraz tak, nie wiem od czego zacząć, bo się tutaj dekoncentruję, jak czytam komentarze. Chciałam wam pokazać mojego bobasa, który ze mną jeździ w szkole rodzenia i mi towarzyszy. I tak maluszka dostają rodzice owiniętego po narodzinach, po pierwszym kontakcie. Z reguły to jest tatuś, który czeka, po prostu jak mama na przykład zostanie zszyta, czy jest na przykład na sali cięciowej jeszcze. I czasami w niektórych szpitalach tata nie może być na sali cięciowej, więc otrzymuje takie zawiniątko, czasami płaczące, czasami nie. W każdym razie, taki komplecik, który warto sobie zawsze przygotować, to jest rożek bądź kocyk. Chociaż rodzice na przykład mówią, że rożki są o tyle fajne, że nie boją się tak bardzo wziąć dziecko na ręce, niż jak maluszek jest bez takiego usztywnienia. Ja polecam rożki, które mają wiązanie, ponieważ te narzepy czasami są za luźne, a wiązanie zawsze my możemy dostosować. Później ja mam tutaj taki duży otulacz, ale czasami otulamy, jak rodzice mają taką zwykłą pieluszką tetrową. Robimy taką mumię. Później silniaczek nie jest obowiązkowy. To ja tak jako gadżet bardziej pokazałam, że maluszkom się często ulewa, więc jeżeli chcemy zabezpieczyć ubranko, to albo podkładamy właśnie pieluszkę tetrową pod buźkę maluszka. W ten sposób, zaraz poczekajcie, wezmę tak. W ten sposób. Albo właśnie można silniaczek. I teraz tak. Maluszek w brzuchu u mamy miał 36 stopni. Na sali porodowej jest z reguły niższa temperatura. To jest korzystne, żeby maluszek wziął pierwszy oddech. Ta różnica temperatur bardzo mu w tym pomaga. Natomiast bardzo dzieci szybko po narodzinach się wychładzają. Stąd w trakcie pierwszego kontaktu na klatce piersiowej u mamy są okrywane, osuszane w pierwszej kolejności. W badaniach wychodzi, że klatka piersiowa mamy podgrzewa się, jest takim ciepłym kaloryferkiem i maluszek spokojnie, taki golasek z czapeczką i pampersem i przykryty tylko z zewnątrz, może sobie leżeć. Natomiast już później, jak jest oddawany tacie, czy odkładane do tej mydelniczki szpitalnej, to warto, żeby był właśnie tak cieplutko ubrany. Ma czapeczkę i ta czapeczka jest bardzo fajna, bo trzyma się na główce. Są czapeczki, które niestety suwają się maluszkom z główki. Czekajcie, teraz zdjęłam. Opla. I teraz tak, tutaj mamy pajacyk. Ja jeszcze będę po kolei pokazywała wam ubranka. Pajacyk, a tu ma po prostu takie body kopertowe. I w szpitalu rękawiczki. Te rękawiczki tylko są potrzebne w szpitalu. Natomiast w domu ważne, żeby maluszek badał rączkami, dotykał różnych struktur i paznokietki można obciąć. I teraz tak,
W niektórych publikacjach możecie znaleźć informację, że dopiero obcinamy paznokcie w okolicy 2 tygodni. Zawsze patrzymy też na płytkę paznokcia. Są paznokcie u maluszków, które się same ukruszają, są takie delikatne. Są czasami takie piękne, twarde płytki paznokcia, które z łatwością można bez trudu obciąć. Już nie będę ubierała tego krasnala mojego, ale tak to wygląda. Czyli w tym pierwszym na wierzchu, w pierwszej torbie powinniśmy mieć wybrane wody, pajacyk, czapeczkę, jakieś pieluszki tetrowe i rożek bądź kocyk. Możecie wybrać tutaj, żeby były zapakowane i czekały komplety w 2 rozmiarach. 56 rozmiar to jest taki, który jest takim klasycznym rozmiarem, że tak powiem. Natomiast 62 będzie dobry dla takich dzieci około 4 kg, jak wychodzi w USG, ponieważ USG może się mylić o około 400 gram plus minus. Czyli jak mamy potencjalnie dziecko 4-kilowe, to ono może nawet 4-400 ważyć albo 3-600, więc to jest dosyć spora różnica. Dobrze, odłożę maluszka i powiem wam, co ja spakowałam do torby. Mam nadzieję, że to będzie widać na zdjęciach. Mam trochę popękane, ale tak. A jeszcze do tego kompletu właśnie by się przydała pieluszka. Ja tu mam akurat Pampersy Premium Care i powiem wam, że z doświadczenia i rodziców na oddziale i moim osobistym, to one są najlepsze, te pierwsze jedynki. Są bardzo delikatne i bardzo, bardzo fajne. Mam akurat inną czapeczkę, ubranka pierwsze dla córy, które wybrałam. Później ja wziąłam chyba po 2 czy 3 komplety. 3 komplety ubranek. I tu mam pajacyki. Tu mam body. To jest akurat marka, którą kupiłam na Zolando, Carters. I powiem wam, że te ubranka kupiłam chyba ten najmniejszy rozdział, rozmiar 56, ale one miały bardzo fajny materiał, taki rozciągliwy i one bardzo długo nam służyły. Tu mam spodenki. I tylko taka jest uwaga, że jeżeli byście kupowały spodenki dla dzieci, to patrzcie na gumkę, czy ona się tak ładnie rozciąga, czy nie jest zbyt obcisła. Skarpetki. I skarpetki mogą nam też zastąpić niedrapki. Czyli jeżeli nie mamy niedrapek, w ubranku nie jest schowany, ja zaraz to pokażę, schowany taki rękawek do wywijania, to możemy zastąpić niedrapki skarpetkami. Niedrapki często się po prostu gubią. Tu mam akurat rożek marki Efiki, który wziąłam do szpitala. Tu mam kocyk, który wzięłam. Wziąłam też do szpitala ręcznik. I tu jak wejdziecie z Facebooka w link, gdzie ja opisuję tą moją torbę do szpitala, to jest też link do tego ręcznika. I ten ręcznik o tyle był fajny do szpitala, że on zajmował bardzo mało miejsca. Ale to nie jest ręcznik, który wam na długo starczy, bo on jest malutki. Dla rodziców wcześniaków jak najbardziej będzie fajny i przyjazny, bo jest, nie jest dużo materiału. Natomiast dla dzieci donoszonych on naprawdę na bardzo krótko wam starczy, więc to tylko taka uwaga. Tu mam pieluszki, jedna tetrowa, a drugie z nadrukiem. I powiem wam, że mi na przykład bardzo te takie ładne rzeczy z dodatkami umilały dni z dzieckiem. W sensie już jak miałam jakiś tam smutniejszy dzień, to te rzeczy tak fajnie się komponowały. Tu z rzeczy pielęgnacyjnych. Mamy 2 opcje, jak maluszek zrobi siusiu lub kubkę.
to możemy albo go przewinąć i użyć mokrych chusteczek nawilżonych, co jest o tyle niekorzystne, że one są dosyć sztywne, mogą podrażniać skórę dziecka, więc warto sprawdzić, jaki mają skład. Akurat te Baby Dream miały na tamten czas dobry skład. Mam nadzieję, że się nie zmienił, bo mam je używane. Natomiast powiem Wam, że ostatnio miałam przygodę ze śmietaną, bo ja byłam bardzo wyczulona na składy w ogóle produktów, też spożywczych, kosmetyków w ciąży. I sobie zrobiłam taką listę. I miałam też śmietaną upatrzoną, która była śmietaną rzeczywiście. I ostatnio do męża mówię, ale dlaczego kupiłaś tą śmietanę? Przecież kupujemy zawsze inną śmietanę, to jest skrobia modyfikowana. I wiecie co, poszłam do sklepu po tą śmietanę, co zawsze kupujemy i patrzę na jej skład, a tam wprowadzili skrobię modyfikowaną. Więc muszę teraz znaleźć inną. I to jest taka dygresja a propos składów, że czasami już mam wrażenie, producent uplasuje się, że ma fajny skład i nagle tutaj opakowanie nam nie zmienia, ale coś może przemycić, więc gdzieś tam niestety trzeba być cały czas czujnym i sprawdzać. Kindy to są takie płatki, one wyglądają jak takie duże płatki do demakijażu, ale one są teraz dedykowane jako płatki tam dla dzieci. Nimi po prostu można obmywać te okolice intymne, warto wtedy do szpitala wziąć miseczkę. I Linomak, tutaj mam z zielonym paseczkiem, jako krem natłuszczający, chroniący przed odparzeniami. I to jest ważne, bo często rodzice biorą kremy na odparzenie. A kremy na odparzenie to stricte, jak widzimy, że już się robi zaczerwienione miejsce, jest podrażniona ta skóra, bądź już nie daj Boże odparzenie, dopiero wtedy to stosuję. I nawet kiedyś na Instagramie opublikowałam taki post edukacyjny o pielęgnacji okolic intymnych u dziecka. Wywiązała się fajna dyskusja, bo tam dziewczyny powiedziały, ale przecież tak naprawdę nic nie trzeba stosować. No i tak, dojdziecie w pewnym momencie, że rzeczywiście nic nie trzeba stosować, bądź tylko co jakiś czas. Natomiast myślę, że na samym początku, jak ten noworodek tak bardzo często robi siusiu kubkę, to warto tą skórę jednak zabezpieczać. Ale to jest takie moje osobiste zdanie. I tyle. I tu nie pojawiło się nic a propos pielęgnacji pępka, ponieważ pępek będą pielęgnować panie położne na oddziale, każą wam. W domu do pępka będziecie potrzebowały tylko jałowe gaziki i tyle. Ostatnio ktenisep został, że tak powiem, wycofany. I teraz mam 17 minut, jeszcze mam 3 minuty, jeszcze mogę wam opowiadać rzeczy, które mi nie uratowały. W ogóle jak się kupuje na przykład, no, tu w telewizji mi wszystkie marki, widzicie, bo zaklejali. Cudo, to taki woreczek się dostaje. On mi się teraz sprawdza, że jak ja jeżdżę gdzieś, to właśnie sobie chowam. I teraz tak, polecam wam zainwestowanie w taki śpiworek. On ma tutaj taką czasami gumkę i pewnie na gumkę byłby lepszy. Tu ma taką wstążeczkę, ale jak w nocy się parę razy przewija maluszka, to fajnie jest mieć do niego dostęp do pieluszki taki, wiecie, że bierzemy tylko w górę, mamy już pampersa, ewentualnie bodziaka do rozpięcia i już jest gotowy. Ja tu mam akurat longera, i popruło mi się na dole. To nie jest reklama, bo to mi się, widzicie, wszystko popsuło. Natomiast chodzi mi o samą ideę. Teraz chyba Skip Hop ma takie śpiworki, jeszcze jakaś polska marka. Natomiast taki śpiworek bardzo wam ułatwi życie w tych pierwszych dobach. Dobrze. Tutaj mam na żywo zdjęcie
z torby do szpitala mojej córy. To jest niesamowite, że ona była kiedyś mała. Tak mała. I one są takie bardzo rozciągliwe. Widzicie, co człowiek się całe życie uczy i kiedyś na szkole rodzenia pani mi powiedziała, czy ja wiem, po co są te rozcięcia tutaj na górze ubrane. I widzicie, że ja nie wiedziałam. I ona mówi, to jest, że jak dziecko zrobi taką głupkę po pachy, to że można w dół zsunąć i zdjąć maluszkowi tą ubranko. I to jest rzeczywiście sprytne, rzeczywiście tak można, bo próbowałam. Tu mam jeszcze inną czapeczkę, i to ta, widzicie, w telewizji mi wszystko pozakrywali. O, i tu chciałam wam pokazać różne ubranka. Tu jest taki kaftanik. Jak mamy kaftanik, to mamy plecki odsłonięte. I albo taki kaftanik sobie założymy na przykład na body z krótkim rękawkiem, żeby zrobić to jako drugą warstwę. I tu spodenki albo jakieś ogrodniczki. Natomiast ja za kaftanikami, jeżeli nie jest lato, nie jest jakoś super gorąco, to nie jestem. Jestem bardziej zwolenniczką body, żeby te plecki były jednak cały czas zasłonięte. Co tu mamy następnego? Tu jest body kopertowe z długim rękawkiem. To body kopertowe, jak już człowiek się, że tak powiem, obędzie z ubrankami, z ubieraniem maluszka, to one są troszkę już przekombinowane, tak? Natomiast na sam początek są bardzo fajne, bo możemy sobie rozłożyć ubranka, taki komplecik obok na przewijaku i maluszka przełożyć, nie musimy nim bardzo obracać, żeby go ubrać. Więc ja zawsze na początek rodzicom polecam, a później sobie po prostu to body można zapiąć i potraktować jako takie nierozpinane, żeby było szybciej. Są też spodenki, bardzo fajne. I tutaj właśnie jest fajne na przykład to, że jest ta gumeczka taka elastyczna. Bo pamiętajcie, że w tych pierwszych tygodniach mamy pępek jeszcze. I żeby nie uciskały te spodenki tego pępka, który jeszcze nie odpadł, tego kikuta pępowinowego, to tu powinno być luźno. Tu mam pajacek. To w ogóle było pierwsze ubranko dla mojej lali, które poszłam kupić. Moja lala, co chodzi do szkoły rodzenia, miała być chłopcem. Znaczy jest chłopcem, powiedzmy. Tu mam jeszcze inne spodenki. Bardzo fajna jest kapalata seria Nebi. Nie wiem, jakoś tak to się wymawia. I tutaj też ta gumaczka jest ok. Także to, czy jeszcze coś takiego niezwykłego tu mam. Czapeczki. Takie. Czapeczki wam się przydadzą tak po narodzinach. Później jak maluszek na przykład będzie wykąpany. To, żeby dzieci przez głowę bardzo szybko tracą ciepło. Tu jeszcze inne kolory. Ale na początek sama, to jestem bardziej zwolenniczką takiej bardziej przylegającej czapki niż takiej luźniejszej. I tu mam jeszcze, o, kaftaników taki. Czy co, ja miałam tych ubranek więcej, bo jak ćwiczyłam na szkole rodzenia i parę ćwiczyły, to ja mam wrażenie, że się mi trochę pogubiło tych ubranek. Ale nie, może to moje wrażenie. Pieluszki tetrowe, one mogą być teraz różne, to są chyba bambusowe już. Różnych kolorów, tu jest akurat wzory pandy, Marty Trzebiatowskiej, żmudy. Tu jest z Pink No More, mam taki otulacz. I teraz tak, jak rozmawiam z rodzicami, to niektórzy rodzice mówią, że ale takie otulacze są niepotrzebne. Teraz, jak ktoś spodziewa się wakacyjnego, dziecka może się odezwać, pomachać, dać serduszko.
to otulacze się bardzo sprawdzają. I to nie chodzi, żeby spowijać dziecko, tylko żeby je przykryć, żeby czasem tak delikatnie przysłonić. One się naprawdę rewelacyjnie sprawdzają. Ja mam ogromny sentyment, bo to już, zresztą teściowa pomagała mi kompletować wyprawkę. I to jest właśnie prezent od niej, także mam do takich rzeczy bardzo duży sentyment. Tu mam jeszcze inną pieluszkę właśnie z tej serii z pandami. Tego nie bierzecie raczej do szpitala, ale na przykład tutaj jest mój żel, znaczy mój, mojej córy, żel do mycia ciała i włosów. Warto, żebyście analizowali składy. One powinny być bardzo naturalne. Te produkty nie pachną, ale Wam polecam. Ja na przykład mam bardzo wrażliwą skórę. I ja się ostatnio myję w płynach do kąpieli mojej córy, bo po prostu zupełnie inną kondycję ma moja cera niż z tych płynów takich dedykowanych dla dorosłych, żeby to wyszło jak reklama, a ja tu rozpakowuję rzeczy. Ale wejdźcie sobie na taki blog, tu zresztą widziałam, że jedna z Was wspominała, sroka.pl, jest super. To się Wam w domu przyda. Szczoteczka, grzebyczek, to jest taki gadżet. To jest termometr do wody. To jest takie, wiecie, może być nie musi. Tu macie nożyczki z zaokrąglonymi brzegami i powiem Wam, że rodzice mówią, ale my już obcinamy normalnymi i tak dalej, że to jest w ogóle fanaberia. Myślę, że jednak to obcinanie paznokci dla rodziców, szczególnie pierwszego dziecka, jest takie bardzo przejmujące. I jak mamy tutaj zabezpieczone te końca, to no, nie skaleczymy maluszka, tak? Więc myślę, że warto tu było po prostu taki komplecik z tymi wszystkimi przyborami. Tu jest na żywo ten ręczniczek mały, o którym Wam mówiłam. I on jest naprawdę malutki. Ale tak jak mówię, do szpitala mało miejsca zajmuje. Więc to. Dobrze, popatrzę teraz na Wasze pytania, bo się tak rozgadałam. Tu widzę, że pytacie mnie, jakiej firmy te żółte spodenki. To jest firma Cudo i marki, które pokazałam, chyba nie wszystkie niestety, ale te, co pamiętałam, że pojawią się w tych moich rzeczach, bo jest ich stosunkowo więcej, to oznaczyłam na Facebooku. I Cudo były spodenki, czapeczka to była Titot i Titot ma na przykład taki komplecik, po prostu czapeczka, te niedrapki i taki otulacz. My też mamy śpiworek tej firmy, kombinezon taki przejściowy, fajny. Rodziłam w czerwcu, więc młoda, w samym kaftaniku i pampersie leżała owinięta pieluszką w kokon w domu. Już body, pajace też są mega super, spodenek nie zakładaliśmy na początku. I często dostaję w ogóle pytanie, jak ubierać po porodzie maluszka, jak jest gorąco. Najpierw ubieramy tak jak każdego, tak jak pokazałam. Natomiast później zaglądamy, czy on się, że tak powiem, poci, czy jest mu ciepło, czy nie jest mu za zimno i w razie czego rozkrywamy. Ale zasada jest taka, że ma nam nie zmarznąć, więc tak ubieramy. Ile pieluszek tetrowych i pampersów wziąć do szpitala? Pieluszek tetrowych to myślę 4. Tam napisałam pewnie w tym moim, w mojej torbie, ile ja zabrałam. To zobaczycie link na Facebooku. Natomiast pampersów wziąć do szpitala to mniej więcej 8 pampersów idzie na dobę. Czyli bym wzięła, licząc, że będziecie 2 dni, około 20 z zapasem, tak? W razie czego ktoś może dowieść. Zresztą tam pampersy mają chyba te premium care, takie małą paczkę, tam jest chyba 22 pampersy, więc
Możecie taką małą paczkę po prostu zapakować. Ja od lat używam mleczka od pierwszego dnia z HIP, teraz szósty miesiąc w ciąży za wieczór, masełko też z HIP. Wziąć kocyk do szpitala, termin mam na koniec kwietnia, jeśli chodzi o obcinanie, lepiej pilniczkiem czy nożyczki obcinaczki. Obcinaczkami wolą mężczyźni obcinać, nożyczkami panie. Pilniczek myślę, że nie ma sensu. To, że one się wykruszą, to po prostu one się czasami, te paznokietki same wykruszają. Są tak delikatne, tak łamliwe, że maluszek jak coś dotyka, robi to sam, ukrusza te paznokcie. A już wyprawkowo to jak z ząbkami dziecka, są szczoteczki takie na palec, polecasz leką pastę stosować czy samą wodę na początek. Można przecierać, że bierzecie gazik i wodę i przecieracie na ustną rano i wieczór, żeby taki nawyk u dziecka wprowadzić. Są też takie z nasączoną jakby pastą do zębów i też to można, to jakby alternatywa, to albo to. Ręcznik właśnie brać do szpitala, tak, ja uważam, że powinno się wziąć ręcznik do szpitala. On awaryjnie, czasami jak dziecko coś zabrudzi, to stanowi kocyk. Czasami z różnych przyczyn dziecko trzeba umyć i ten ręczniczek się po prostu przydaje, więc myślę, że jeden nie zaszkodzi wziąć. Teraz zobaczę, co tu Instagram pisał. Tutaj powitania. Jeżeli ktoś z Facebooka ma jeszcze jakieś pytania, to proszę, piszcie, ja zaraz do Was wrócę. Tu, żebym zapisała live'a, live'y będą zapisane. Dzień dobry, Kasiu, jak elegancko dziś wyglądasz. Coś nie, coś śmiesznego musiałam powiedzieć. Buziaki z przychodni. W moim szpitalu potrzebowałam tylko chusteczek i kremu do pupy, reszta była od szpitala. Trzeba sprawdzić, co daje placówka. I tak, jest jakiś rejon Polski, że dziewczyny mi piszą, że otrzymują wszystko od szpitala, więc warto się dopytać. Natomiast no, i tak te rzeczy Wam się w domu przydadzą. Doktorek radzi. Szkoda, że wczoraj nie miałam chwili, żeby pogadać. Niestety, bo tu akurat z doktorem się widziałam na spotkaniu a propos szczepień. Świetna książka. Kto jest autorem książki? Ta książka to jest Szczepionki, nie daj się zwariować. Izabela Filc-Redlińska. I to jest ceniona dziennikarka prasowa i telewizyjna, specjalizująca się w dziedzinie zdrowia i medycyny. Publikuje w miesięczniku Twój styl, prowadziła program Bez recepty w telewizji. Tam współpracowała z magazynami takimi jak Newsweek, Focus, National Geographic. Była redaktor naczelną sieci portali dla lekarzy, Open Medica, współpracowała z Centrum Nauki Kopernik, laureatka wielu dziennikarskich stypendiów i nagród. Naprawdę gorąco Wam polecam. Ja dostałam tą książkę w ogóle w PDF-ie, ale tak mi się w PDF-ie niewygodnie ją czytało, a stwierdziłam, że ona jest tak super, że sobie po prostu ją kupiłam. I ją można upolować. Ona tu niby kosztuje 39,90, a ją upolowałam na jakieś przecenie dużo taniej. Ale czy do Wyboba za 2 tygodnie rozję? Bardzo się cieszę, że opowiadasz. Zapraszam do mnie, będzie mi miło. Spowijanie robimy mumie. Właśnie, a jak długo może się ulewać? Która ma 10 miesięcy i ciągle się zdarza. Znaczy, jeżeli dziecko ulewa i nie przybiera na wadze, traci, coś klinicznie się z nim dzieje, to wtedy musicie się zgłosić do lekarza i powinna być wykonana diagnostyka, czy wszystko jest w porządku. Czasami też pomaga wizyta u osteopaty pediatrycznego, bo czasami to ulewanie jest związane z napięciami, które tutaj w okolicy jamy brzusznej się pojawiają u dziecka. Właśnie, dobra.
tu już powiedziałam, w moim szpitalu radzą nie brać do szpitala swoich rzeczy, bo oddane przez przypadek do prania w szpitalu nie wracają. Wiadomo, brantela dziecka miałam tylko na wyjście przywieźć mąż. Córka wychodziła z USG 4700, a wyszła 3900. Nosiła przez pierwszy tydzień rozmiar 56. Tak, te w ogóle najmniejsze rozmiary mam wrażenie, że najkrócej służą. Pampersy też dawali w szpitalu, akurat Happy. Ja będę chyba na początku ubierała dziecko w body i pajacyk zamiast spodanek. Tak chyba najwygodniej, pampek nie odpadł, nie zakładałam spodanek, żeby się nie martwić. Polecam stronę Sroka. Sroka.pl pewnie znacie, ale pod każdą produkcję jest opisane pod względem wkładu. Ja też gorąco Wam polecam tą stronę. Ja dziś tylko powiem hej, pozdrawiam z oddziału położniczego z małą Joasią. Megi, dzięki, nie słyszałam wcześniej o tej stronie. Dobra. Uszła, nie ma pytań do mnie. Tu jest pytanie, dlaczego Ctanisept został wycofany. Jaki skład jego okazał się niekorzystny niestety. Dobra. Widzę, że w ogóle potoczyła się rozmowa między dziewczynami. Tu są jeszcze nazwy kosmetyków, których skład nie pamiętam, czy jest dobry, czy nie, więc nie mówię już na głos, żeby Wam nie mieszać. Ten kosmetyk, co pokazałam, to jest mojej córy, więc jak sprawdzałam, było dobre i dlatego sobie pozwoliłam Wam pokazać, natomiast nie znam wszystkich składów. I zawsze uczulałam rodziców, żeby jak wybierają coś, to czytali skład i analizowali, czy jest na pewno dobry. Tutaj na Facebooku się pojawiło. O, się rozgadałyście, poczekajcie. Szpitale często publikują listy. W moim miejscu opublikowane. Znaczy tak, tylko czasami to jest tak, że macie wziąć kaftaników tyle, body tyle, pajacyków tyle, etc., etc. Brakuje komentarza, żebyście skompletowały sobie z 5 kompletów takich, które wy będziecie używać. A potem widzę, że rodzice kupili wszystko, tak wiecie, jak było napisane. Co jest trochę tak... Czy pierwszego ubranka dzieciusia trzeba dać pieluszkę tetrową? Tak, znaczy ten pierwszy komplet to dobrze, żeby tam pieluszka tetrowa się pojawiła. Nam położno pokazywała, jak się miała maluszka, więc przydał się ręcznik. Tak, i teraz w niektórych szpitalach kąpie się dzieci, w innych się nie kąpie. Jest teoria też, żeby z tą pierwszą kąpielą odczekać, żeby maść płodowa, która jest u maluszka na skórze, się wchłonęła. Więc dlatego ten ręcznik powiedziałam Wam, że może się przydać, może się przydać nie jako ręcznik, a jako kocek awaryjnie. Pytanie z innej paczki, pisałam wiadomość prywatną, czy mogę liczyć na płacić. Znaczy wiecie co, super, że piszecie do mnie wiadomości prywatne i czasami dostaję bardzo długie listy, żeby w ogóle się wczytać i zrozumieć, co chcecie mi powiedzieć, to ja muszę spędzić pół godziny na przeczytaniu, zapoznaniu się. Ja nie mam czasami tego czasu i czasami w biegu coś odczytuję, albo odczytuję, bo moja córa śpi w trakcie czytania, się budzi i ja już odkładam, nie wiem, którą wiadomość otworzyłam i czasami no, nie odpisałam, tak? Ktoś widzi, że jest odczytane, nie odpisałam. Nie zobowiązuję się Wam, że odpisuję na każdą wiadomość. Po prostu jest tak, że czasami piszecie do mnie i ja akurat nie wiem, karmię, mam wolną chwilę. Wiadomość jest na tyle nie wiem, w mój nastrój, że szybko odpowiadam i dostaję, o super, tak szybko odpisujesz. A to jest, ktoś miał szczęście po prostu, że akurat napisał, ja akurat miałam wolną chwilę i ja akurat odpisałam tej osobie, także jakby z góry, no nie, niestety nie mam tyle czasu, natomiast myślę o tym,
żeby, tak jak na przykład przygotowujecie się do narodzin, czy chcecie porozmawiać o pierwszych tygodniach z dzieckiem, żeby uruchomić takie konsultacje online, że na przykład omawiamy jakiś temat i ja jestem z wami 45 minut albo godzinę, rozmawiamy sobie jeden do jednego i nad czymś takim się zastanawiam, także jeżeli jesteście chętne, to dajcie mi tutaj znać, napiszcie mi w komentarzu i wtedy to jest fair, tak? W sensie ja mam dla was tą godzinę i możemy porozmawiać. A tak niestety no nie mogę się zobowiązać, bo naprawdę dostaję bardzo dużo wiadomości i no nie starczyłoby mi czasu na wszystko. Ponoć nie warto zabierać za dużo rzeczy, bo po szpitalu należy wszystko wybrać. Tak, ale tą listę, co ja wam podałam, to jest naprawdę minimalistyczna. Jak długo ci miniucha może się utrzymywać? Wyczesujemy po każdym myciu, ale jeszcze jest u córa 10 miesięcy. No, to jest bardzo różnie. Ważne jest, że jak nakładacie oliwkę, to żeby ją zostawić rzeczywiście na kilkanaście minut, bo czasami szkopuł jest taki, że za krótko trzymać oliwkę i ta ciminucha nie ma szansy się tak nasączyć tą oliwką, żeby było łatwo ją zdjąć, więc może zmiana, że tak powiem, tego spowoduje, że wam łatwiej ją się uda zdjąć. U nas pierwsza kąpiel była wykonana już w domu. W szpitalu jedynie położną ma maleństwo. Tu jeszcze zobaczę, co napisałyście. A tutaj któraś z was mówi, że rożek, jak wam przestał służyć jako rożek, to później był kołdarką, więc to też fajny patent. Jaki będzie rozmiar najodpowiedniejszy? To 56, tylko zwracajcie uwagę, żeby ta ubranka była po prostu rozciągliwa. I tam jest pomyłka, miał być rożek, a nie rozmiar. A rozmiary są chyba uniwersalne. Rożka tak, są uniwersalne. Dobrze, to chyba wszystko. Dajcie mi znać koniecznie, czy wam się podobało. Z serduszkami, kciukami w górę. Napiszcie mi w komentarzu, jak oceniacie poranek, czy na 6, czy na 0. Możecie mi też napisać, co poprawić, co byście chciały. Ja wam jeszcze opowiem chwilę o tym, co ja stworzyłam dla przyszłych rodziców. To są takie dzienniki ciąży. I na Facebooku podlinkowałam do zestawu, bo jeżeli jestem tu mamą na początku ciąży, nawet w połowie, to gorąco polecam. Teraz patrzę, że tu mam pierwszą wersję, czarno-białą w środku. Teraz jest wersja kolorowa, ale służy właśnie do uzupełniania. Są badania. Ja już, że tak powiem, pracuję nad nową wersją, ale, że tak powiem, ciąża wasza nie zaczeka, więc polecam wam teraz zakupić. Macie też takie checklisty, co warto spakować do torby do szpitala. Notatki. Ja cały swój dzienniczek zapisałam i często mnie pytacie, czy... że na przykład nie macie takiej weny, żeby codziennie zapisywać. Ja o dziwo dzienniczek prowadziłam z mężem, nie planowałam tego, to tak życie potoczyło się. Mieliśmy dzienniczek zawsze na stole w kuchni i były dni, że pisaliśmy codziennie, pisaliśmy, co się akurat wydarzyło, co szykowaliśmy dla niej, jak byliśmy na USG i tak dalej, i tak dalej. Były dni, że nic nie pisaliśmy kompletnie, więc... A i tak cały dzienniczek zapisałam. I myślę, że to jest bezcenne. Aplikacje, Instagramy, wiecie, to wszystko się zmienia. Grono nawet teraz już nie ma. I jeżeli na przykład robicie jakiś profil, czy na Instagramie, to was zachęcam, żebyście wywoływały zdjęcia z tego profilu i zrobiły jednak taki też tradycyjny album dla swoich dzieci. I polecam też zapisywać właśnie myśli. A drugi dzienniczek, to jest dzienniczek Dnia i Nocy Maluszka. Jak tu moja córa go dorwała, więc go przepraszam was, bo jest z ozdobami mojej córy. Ale służy, że macie tutaj wszystkie telefony, wszystkie informacje najważniejsze pod ręką,
A też zapisujecie kubki, siusiu, podane witaminki. To się bardzo przydaje. Przydaje się też w takich kryzysowych sytuacjach, jak maluszek jest starszy, na przykład albo wymiotuje, albo ma biegunkę, czy przyjmuje płyny i tak dalej, że możecie go na przykład stosować tylko okresowo w danych sytuacjach. Z tego, co wiem od dziewczyn, które korzystały z dzienniczka, to korzystają wiele miesięcy, korzystają później nianie, a są też mamy właśnie, które korzystały na samym początku, dopóki laktacja się nie ustabilizowała, dopóki się nie poczuły jakby takie pewne w tym samym harmonogramie z dzieckiem i później dopiero w takich okazjonalnych sytuacjach. Link i rabat podałam Wam na Facebooku i patrzę, jak tu ocenialiście poranek 6-6. Kasia, pomysł super z tymi live'ami, ale będą mała kolejka, ty nie będziesz mieć już wcale czasu. Aha, zobaczymy. A propos dzienniczka, chyba szef tego z butów chodzi. Nam jest super, ale nie mam miejsca, żeby wpisać telefon do położnej. Tak? Nie mam miejsca? Nie, jest położna środowiskowa. I jest tutaj nazwa szpitala, lekarz prowadzący. No tu mogłaby być jeszcze położna, to fakt. Ale numer do położnej jest też przy dziale z porodem. Jeżeli byście wybierały położne, położną do indywidualnego porodu, to możecie tutaj wpisać, możecie też wpisać położną swoją właśnie środowiskową. No dobrze, to ja Wam ślicznie dziękuję. Troszkę przedłużyłam ten poranek i widzimy się za tydzień. Za tydzień jest ekspert. Zaprosiłam Monikę Zabel, psychologa, i będziemy mówić albo o depresji w ciąży, albo w porodzie. Który temat jest dla Was ważniejszy, możecie napisać w komentarzu. Wezmę to pod uwagę. Jeszcze nie wyklarował się nam ten temat, a wydaje mi się, że pół godziny to jest jednak za mało, żeby powiedzieć o tym i o tym. Także w dzienniczku ciąży Sylwia napisała. Tak, no to rzeczywiście, muszę to poprawić następnym razem. Więc jakbyście miały jakieś uwagi, to możecie mi pisać. Dziękuję pięknie, do zobaczenia następnym razem. Widzimy się 3 kwietnia. Miłego dnia.